Cześć ludzie kochane. Ja przypomniała mi się historia z wojska, a to jeszcze za czasów elewa. Jak byłem elewem jeszcze, to pojechaliśmy na poligon do Krzyni po to, żeby się uczyć pływać wozem transportowym. Ale pływać, jeździć tak jak. Konkursy były slalom, ale to nieważne. No i było tak, że na placu apelowym było wyznaczone miejsce taki i tam się paliło ognisko. I to się nazywało wieczny ogień, czyli ten ogień miał się palić całą noc. I zawsze wartownik siedział i pilnował tego ognia. To chodziło, żeby chłopaki nie posypiali. Takie było zajęcie, żeby pilnować ognia. Ale z drugiej strony wiadomo, że każdy młody chłopak, który po ćwiczeniach cały dzień, tam pływanie, jazda, strzelanie, zmęczony i oko łapał. Jak papał oko, a ogień zgasł, no to kurczę afera, bo to ma być wieczny ogień. Co znaczy afera? Nie tam jakieś kary czy coś, tylko ja już nie pamiętam, co tam było. Co robiliśmy, żeby ten ogień zawsze się palił? Ja tam ze swojego wozu ściągałem ropy trochę. Tam trochę, bo wiadro, bo ropy na stanie było z 400 litrów. I zawsze jak już podgasał, już się żarzył, to tam szklaneczkę, jakiś tam kubek, myk, do ognia, no i się jarało. I się jarało. Było ok. Znowu oko łapie. Ogień przygasa, znowu troszkę. I takie chłopak, akurat warta mu padła, mówi, jak robisz? Ja mówię, kurde, ściągnij z wozu wiadro ropy i podlewaj, jak będzie przygasało, abyś oko złapał. No i ten chłopak pilnuje. I oczywiście oko złapał, a to przygasa. Także już żar jest, żadnego pomyka nic. Obudził się, patrzy, to gaśnie i zamiast kubek wiadro całe pierwsze. Słup ognia na 20 metrów. No niedaleko tam, przecież nie przy samym ogniu, ale z 20 metrów, 30 od tego ognia były taki barakowóz, gdzie kadra cała spała. Kadra to oficerowie wszyscy spali. Jak to jebnęło. Kurde, jak oni alarm mieli, wypadli z tego, z tej swojej budy. Jeszcze widać zaspani w piżamach, kurczę, to chyba mniejszy by był problem, jakby ten ogień zgasł. Jak się na tego chłopaka tam zasadzili, nie to, że go pobili czy coś, ale taki opierdziel dostał. I za to jeszcze miał, za karę miał jeszcze 3 warty, ale już nie przy ogniu. To tak niedługa, krótka, ale dość wesoła historia była. Trzymcie się i miłego, udanego i bezpiecznego weekendu wszystkim życzę. Cześć.